Cześć! Znaleźliśmy fajny gadżet na Thingiverse. W tym odcinku pokażemy Wam, jak wykonaliśmy halloweenowego pająka dynią. Zapraszamy do oglądania. Tego odcinka nie było w planach. Chcieliśmy tylko wydrukować kilka nietoperzy na Halloween. Jednak kiedy zaczęliśmy przeglądać Thingiverse, natrafiliśmy na ciekawy projekt. Dynię, która zmienia się w pająka. Projekt jest nowy. I właśnie staje się jednym z najpopularniejszych modeli o tematyce Halloween w serwisie. Pająk składa się z następujących części. 10 płatów, 10 nóg, 2 kręgów szyjnych, głowy, podstawy, kapelusza i korpusu. Wszystko wydrukowaliśmy używając filamentu PLA. Wewnętrzne części wydrukowaliśmy używając szarego filamentu. Po wydrukowaniu 3 nóg zorientowaliśmy się, że będą one wytrzymalsze, jeśli wydrukujemy je w orientacji horyzontalnej. Dlatego wydrukowaliśmy je ponownie. Do części zewnętrznych użyliśmy pomarańczowego filamentu. Uznaliśmy, że wydruk pomalujemy tylko z zewnątrz. Dlatego zewnętrzną część zaszlifowałem papierem ściernym o gradacji 80 i nałożyłem na nią primer. Po wyschnięciu wygładziłem powierzchnię papierem o gradacji 320. Malowanie modelu zaczęłam od nałożenia 3 warstw jednolitego koloru pomarańczowego. Po pierwszej warstwie okazało się, że kolor, który dobrałam na wydruku, wygląda ciemniej. Kolejną warstwę zrobiłam o ton jaśniejszą. Nadal wydawał mi się ciemny, więc trzecia warstwa była jeszcze jaśniejsza. Gdy warstwy pomarańczowego wyschły, pomalowałam krawędzie i wnętrze na krwawy czerwony. Prawie zapomniałam o ogonku, który pomalowałam na ciemnozielony. Ostatecznie byłam zadowolona z koloru, więc przeszłam do cieniowania. Chciałam uzyskać światłocień, który będzie zarazem teksturą. Zaczęłam od zabrania mężowi szczoteczki do zębów, ale okazało się, że jest jeszcze dobra. Musiałam wziąć moją zapasową. Na szczoteczkę nałożyłam farbę o kolorze ugru i skropiłam włosie dosłownie 3 kropelkami wody. Przejeżdżając kciukiem po włosiu szczoteczki, rozpryskiwałam farbę na centralną część płata dyni. Jeśli na szczoteczce znajdzie się dużo wody, rozpryski będą większe i bardziej przeźroczyste. Im mniej, drobniejsze i bardziej nasycone. Pierwszą warstwę zrobiłam bardziej wodnistą, kolejne coraz bardziej suche. Czynność powtórzyłam dla koloru ciemnobrązowego, który nałożyłam na końcówki płatów dyni. W ten sposób imituję cienie i zabrudzenia. Polecam malowanie części dyni hurtem. Łatwiej wtedy zapanować nad równomiernością koloru na całości malowanych obiektów. W czasie malowania mieliśmy bardzo miłą sytuację. Dobiliśmy do 200 subskrybentów, za co Wam bardzo dziękujemy. Jednocześnie zachęcamy do subskrybowania tych, którzy jeszcze tego nie uczynili lub którzy chcą nam zrobić przyjemność na Halloween. Czekając, aż wszystko wyschnie, pomalowałam oczy pająka lakierem do paznokci, żeby miały połysk. Lakier mocno przylega, więc nie było potrzeby nakładania primera. Podczas składania pojawiły się drobne przeszkody. W korpus pająka trzeba wcisnąć nogi i sprawia to problemy. Uchwyt nie jest elastyczny i nogi nie chciały wejść. Dlatego musiałem je zeszlifować. Okazuje się, że jest jeszcze druga wersja pająka, gdzie ten problem jest rozwiązany. To znaczy, drukuje się 2 połówki korpusu, wkłada nogi i dopiero wtedy skleja korpus, zamykając nogi. Chwyty w ściankach dyni są w miarę elastyczne i tu nie było przeszkód. Kolejnym problemem było to, że kilka kawałków dyni wydrukowałem w pozycji wertykalnej, przez co uchwyty nie były wytrzymałe. Doprowadziło to do pęknięcia jednego z nich. W sumie to ten sam problem, o którym mówiłem wcześniej z nogą. Zdecydowanie polecam wydruk w pozycji pionowej z supportem. Będziecie mieć mocne połączenie. Po ułożeniu modelu w dynię, dokleiłem górną i dolną część.
pająk dynia gotowy. Połączenia chodzą dość ciężko, ale dzięki temu utrzymują go w pozycji. Pomalowany i złożony model wygląda fantastycznie. Podoba mi się zarówno w postaci dyni oraz jako pająk. Jeśli film podobał Wam się, dajcie łapkę w górę i roześlijcie go znajomym. W opisie filmu znajdziecie link do modelu STL. Napiszcie w komentarzach, czy przygotowujecie jakieś ciekawe dekoracje na Halloween. Trzymajcie się i dobrej zabawy Halloweenowej!